dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie. Dziś sobota, 7 stycznia. Hasła biblijne na dzień dzisiejszy to słowa z Psalmu 113, wiersz 3. Od wschodu słońca aż do zachodu niech imię pańskie będzie pochwalone. I z listu do Rzymian z rozdziału 15, 5-6 wiersz. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i pociechy Niech sprawi, abyście między sobą myśleli zgodnie z wolą Chrystusa Jezusa, abyście jednomyślnie i jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Mój drodzy, te słowa mogą być dla nas niezwykłą inspiracją na dzisiejszy dzień, ale mogą być też inspiracją na ten rok, który przecież zaledwie tydzień temu rozpoczęliśmy. Wskazują one, na niezwykłą rolę każdego z nas. Abyśmy przez cały czas, jak psalmista mówi, od wschodu do zachodu Słońca, a więc przez całe nasze życie, od początku do końca, bez przerwy, szukali okazji do tego, aby chwalić imię Boże, aby dziękować Mu za każdy dzień, wtedy, kiedy pięknie się układa i przeżywamy radosne chwile, aby dziękować za to, jakim błogosławieństwem nas obdarza. A wtedy, kiedy jest ciężko, przechodzimy przez trud, znój, cierpienie, ból, smutek, wtedy dziękować, że nie jesteśmy sami, że posyła na naszej drodze ludzi, którzy są dla nas wsparciem, ale przede wszystkim, że On jest wsparciem, jest blisko nas. Jestem przekonany, jeśli szczerze spojrzysz w swoje życie, zauważysz, że masz wiele powodów do tego, aby dziękować Bogu. Zawsze jesteśmy w stanie znaleźć powody do chwalenia Jego imienia. Wystarczy chcieć, wystarczy szczerze spojrzeć na siebie i swoje życie i dostrzec. Dostrzec, jak wiele od Niego otrzymujemy, ale też dostrzec, jak często, pomimo naszych słabości, pomimo tego, że sami nie ogarniamy wielu rzeczy. On, wszechmocny, wszechwidzący, i obecny na każdej drodze naszego życia Bóg wspiera i pomaga nam iść dalej. On jest źródłem naszej wytrwałości, źródłem naszej pociechy, źródłem naszej nadziei, i w jego imieniu mamy budować wspólnotę wspólnotę ludzi chwalących Boga. To, co powinno przyświecać nam jako rodzinom. Nam, jako chrześcijanom, to szukanie okazji do tego, aby, będąc razem, jednomyślnie, to nie znaczy, że zawsze w taki sam sposób, albo zawsze według tego samego klucza, albo zawsze według tego, jak zostaliśmy przyzwyczajeni lub nauczeni, ale w jednym duchu, w duchu Chrystusowym, w mocy Ducha Świętego, w Jego nadziei, w Jego pokoju, chwalić Jezusa Chrystusa. Abyście między sobą myśleli zgodnie z wolą Chrystusa. Abyście jednomyślnie jednym głosem wielbili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciejmy, aby z głębi naszego życia, z głębi naszych serc każdego dnia od wschodu do zachodu słońca, od początku do końca imię Boże, imię Jezusa Chrystusa było chwalone. I niech taka postawa będzie moim i Twoim świadectwem dla każdego, kogo spotkasz, niezależnie czy będzie to w czasie tego weekendu, który trwa, czy jakiegokolwiek innego dnia. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Do zobaczenia. Zostań z Bogiem.